zgodnie z zapowiedzią naszym gościem jest pan minister Przemysław Czarnek, minister edukacji i szkolnictwa wyższego. Dzień dobry, witamy pana. Edukacji i nauki. Panie ministrze, no musimy zacząć od arytmetyki, nawet nie od matematyki, bo liczbą, która wszystkich interesuje, jest 231, czyli większość sejmowa. Czy po wczorajszej dymisji ministra i wicepremiera Jarosława Gowina PiS utrzyma większość sejmową, czy też to koniec i czeka nas dekompozycja obozu władzy? Jestem przekonany, że ta większość jest. Proszę zwrócić uwagę, że tej większości nie było z panem premierem Gowinem, który otwarcie wystąpił przeciwko podstawowym reformom Zjednoczonej Prawicy, przeciwko Polskiemu Ładowi, który sam podpisał w połowie maja, podpisawszy Polski Ład, następnie występował przeciwko niemu. Przecież wiedział, co podpisuje i mógł już wówczas protestować albo podpisać z jakąś klauzulą, albo podpisać z jakimś warunkiem. Natomiast podpisał bezwarunkowo, a później zaczął występować przeciwko temu, co jest w Polskim Ładzie istotą tego Polskiego Ładu, przeciwko reformom podatkowym. A zatem no, trudno było mówić o większości w sprawach zasadniczych, także z panem premierem Gowinem. Natomiast co do większości w ogóle sejmowej, dzisiejsze głosowania wszystko pokażą. Jestem przekonany, że ta większość po stronie Zjednoczonej Prawicy jest w dalszym ciągu. No a panu premierowi Gowinowi dziękujemy. Trudno, skoro nie zgadza się z reformami, które sam akceptował, no to nie może być Zjednoczonej Prawicy. Pojawiły się też, mieliśmy w zeszłym tygodniu cały cykl o pani, która skrytykowała politykę własnego rządu na antenie telewizji TVN24, po czym premier ją dymisjonował, a wicepremier Gowin powołał ją na inne stanowisko rządowe, no jakby pokazując, że to jest jego królestwo, nikt mu tu nie będzie interweniował. Po czym owa pani minister otrzymywała jeszcze za swoją bohaterską, w cudzysłowie, postawę w TVN24, otrzymywała kwiaty na ulicy Warszawy od przedstawicieli opozycji, po czym została właśnie no, mianowana na pełnomocnika, po czym pani minister Olga Semeniuk, filar Ministerstwa Pracy, Rozwoju i Technologii, została pozbawiona możliwości działania, pozbawiona kompetencji. Więc to była cała seria działań pana premiera Gowina, która prowadziła do tego, co się wydarzyło wczoraj po południu. To było nieuchronne. To może pan premier Gowin chciał właśnie tego i liczy, że teraz odbędzie się szybkie, nie wiem, chociażby kolejne wybory. Okaże się, że PiS nie może rządzić, no, dogada się z kimś. I to teraz pytanie, z kim? Trudno jest mi zrozumieć postępowania pana premiera Gowina i wiem, że wielu współpracowników pana premiera Gowina też ma trudności ze zrozumieniem logiki tego postępowania, bo tam logiki brak niestety. Ja żałuję, dlatego że ja miałem przez wiele lat i przez wiele miesięcy, również ostatnich, naprawdę dobre bądź co najmniej poprawne relacje i współpracę z panem premierem Gowinem, więc żałuję, że tak się stało. Natomiast też nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak się stało. Pan redaktor, przypominając tą sekwencję zdarzeń z ostatnich, chociażby z ostatnich dni, pokazuje, że rzeczywiście coś jest na rzecz. Znaczy, te działania były tak nielogiczne, że można je nazwać działaniami, które miały sprowokować to, co zdarzyło się wczoraj po południu, czyli wniosek pana premiera Mateusza Morawieckiego do pana prezydenta o dymisję pana premiera Jarosława Gowina z funkcji ministra i wicepremiera. Inne stronnictwa opozycyjne, jak na to zareagują pana zdaniem? Ja widziałem wczoraj jakieś fragmenty programów informacyjnych późnym wieczorem i widziałem wypowiedzi przedstawicieli opozycji bardzo stonowane i umiarkowane. To znaczy, że opozycja wie, że akurat na tym nic nie zyska. Wie, że ta wolta pana premiera Gowina nic im nie da, bo Zjednoczona Prawica dalej będzie miała większość. Jestem również o tym przekonany i chyba tak to czyta również opozycja. Wszystkiego się dowiemy dzisiaj. Ważne głosowania w Sejmie. Między innymi wchodzi Lex TVN. Słyszeliśmy, że w całym kraju zebrała się młodzież kodowska. Tak 60+, że tak powiem. I protestowała. W Olsztynie nawet doszło do pobicia pana, który przypominał o korzeniach tej stacji sięgających wojskowych służb informacyjnych. No właśnie, bo to jest żadne prawo do informacji, które tam wczoraj było gdzieś odmieniane przez różne przypadki, bo manipulacja nie jest żadną informacją. Ta stacja, o której pan redaktor powiedział, specjalizuje się w manipulacji, a ja jestem jedną z ofiar tej manipulacji, bo podobno, bo nie oglądam tego, występuję tam bardzo często w rozmaitych programach informacyjnych bądź prześmiewczych
gdzie manipuluje się moje wypowiedzi na różne sposoby, przypisując mi treści i tezy, których nigdy nie powiedziałem, o których nigdy bym nie pomyślał, nazywając mnie jakimś tam jeszcze mizoginem, czy jakimś tam innym, jeszcze nie wiem, co to jest nawet. Więc prawo do informacji to jest rzeczywiście rzecz święta w społeczeństwie demokratycznym i w państwie demokratycznym, ale to nie ma nic wspólnego z informacją, to co tam się dzieje na tej stacji. To jest zwykła manipulacja, która jest manipulacja, to jest kłamstwo, więc nie ma prawa do kłamstwa. Więc myślę, że ci ludzie, którzy wczoraj manifestowali, albo mieli interes w tym, żeby to robić, albo po prostu nie wiedzą, co robią. To może liczą na to, że uda się przywrócić ten duch Komitetu Obrony Demokracji z 2016 roku, gdzie rzeczywiście spore grupy ludzi wychodziły na ulicę, protestując przeciwko wyborom, wynikowi wyborów. Protestując przeciwko brakowi wolności, będąc wolnymi ludźmi, którzy mogą wychodzić i protestują. No, to są te absurdy, które są na ustach tych ludzi niemal codziennie. Sprzeczności same w sobie. Sami sobie zaprzeczają raz nawet w jednym zdaniu. Więc to chyba miało miejsce również wczoraj. Tak, to są takie próby poderwania do boju jeszcze tych szczątków do Komitetu Obrony Demokracji, czy tego strajku niektórych kobiet, który też widać gdzieś zaginął po akcjach z jesieni zeszłego roku. Próba podniesienia rzeczywiście jakiegoś buntu przeciwko legalnej, demokratycznej władzy w wolnym, demokratycznym, suwerennym państwie. Też własność mediów jest dość mocno komentowana. No wiemy, że w Niemczech nie mogą działać media, które nie są niemieckie. Wiemy, że w Stanach Zjednoczonych nie mogą działać media, które nie mają przynajmniej 80% kapitału amerykańskiego. Dlaczego więc w Polsce miałoby być inaczej? Jeszcze powołujemy się tutaj na traktat handlowy polsko-amerykański z 1990 roku, gdzie jasno jest napisane, że własność i prowadzenie stacji telewizyjnych i radiowych należy do wyjątków. Ten traktat nie obejmuje właśnie działalności radiowo-telewizyjnej. No ale widzi pan, panie redaktorze, to jest dokładnie to samo, co z Sądem Najwyższym. W Niemczech politycy mogą sami wybierać sędziów Sądu Najwyższego. W Hiszpanii politycy mogą sami wybierać sędziów Sądu Najwyższego. W Polsce Krajowa Rada Sądownictwa złożona z sędziów wybranych przez polityków nie może. Dlaczego? Był tu kiedyś taki sędzia z Niemiec, który mówił, że no, Polska jest niedojrzałą demokracją, na innym jest etapie rozwoju. W Niemczech można, w Polsce nie można. Być może tak samo podchodzą do tej ustawy, która dokładnie nie wprowadza nic innego, co obowiązuje w krajach takich jak Niemcy czy Stany Zjednoczone. Musimy chronić własny rynek przed możliwością ingerencji w ten rynek medialny ze strony organizacji, nieraz nawet mafijnych, które mogą ten rynek po prostu psuć. Do tej pory tej regulacji nie było i to jest brak, mankament w polskim prawie medialnym. Ten mankament chcemy zlikwidować, tę lukę chcemy zlikwidować i podnosi się jakaś wielka wrzawa. Zresztą do tej wrzawy przyłączał również wspominany już dzisiaj w tym programie pan premier Gowin, który straszył nas tutaj Stanami Zjednoczonymi. No to nie jest zgodna postawa, to też była pewnie jedna z przyczyn tej decyzji wczorajszej pana premiera Mateusza Morawieckiego. No właśnie jest taki koncept i jeden z portali pisze o tym, że Stany Zjednoczone mogą przesunąć część swojego wojska, ponad 5 tysięcy żołnierzy, do Rumunii po to, żeby ukarać Polskę za niebronienie. To są ci sami ludzie, którzy jeszcze rok temu mówili, że Polska jest zbyt uzależniona od Stanów Zjednoczonych, że rząd PiS-u współpracując z Trumpem naraża nasze relacje w Europie i tak dalej, i tak dalej. Teraz się zmieniło, jest inny kurs i jedziemy atakowaniem. No właśnie. Proszę państwa, pomyślcie logicznie. Mamy przed sobą widownię, która myśli logicznie na co dzień, więc raz jeszcze zróbmy ten rachunek. Czy naprawdę Stany Zjednoczone mają kilka tysięcy żołnierzy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i lokują tutaj swoje zbrojenia, dlatego że jest tutaj TVN24 i TVN? No przecież to jest żart jakiś zupełnie jeszcze niepoprawny. Stany Zjednoczone mają swój interes strategiczny, geopolityczny w tym, żeby być sojusznikiem Polski w Europie, tak samo jak Polska ma swój interes strategiczny, geopolityczny w tym, żeby być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. I tu nie chodzi o TVN24, o TVN, ani jaką innąkolwiek stacyjkę radiową czy telewizyjną. Tu chodzi o poważne interesy międzynarodowe, globalne, światowe, dotyczące bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i bezpieczeństwa Polski. Bo naprawdę TVN i TVN24 nie ma nic do rzeczy. Pytanie, co świadczy o naszych mediach fakt, że taka kaczka dziennikarska jest na poważnie komentowana?
To tak, to na poważnie jest komentowana w tych mediach, które rzeczywiście same sobie zaprzeczają i liczba absurdów tam wypowiadanych jest przeogromna. Wspomniał pan redaktor przed momentem, że jeszcze całkiem niedawno grzmiały te media i gromiły nas za to, że uzależniamy Polskę od Stanów Zjednoczonych, przecież mamy tak znakomitych partnerów do obrony Rzeczypospolitej Polskiej, jak Francja, jak Niemcy, które tak pięknie współpracują z Rosją, na przykład w sprawach Nord Stream i sprawach handlowych, również zbrojeniowych. To są ludzie, którym brak po prostu logiki w myśleniu, albo którzy wykonują polecenia kogoś z zewnątrz. Nie chcę tu przesądzać, co jest tezą właściwą, ale jedna z tych dwóch musi być prawdziwa, bo innej możliwości nie ma. Zbliża się rok szkolny. W tych mediach, o których mówiliśmy, pojawił się chyba wiekopomny cytat. Niewiele rzeczy przechodzi do historii, ale to na pewno przejdzie, że minister Czarnek umieścił w programie szkół dzieła Zofii Kossak-Szczuckiej, antysemitki, która w czasie wojny ratowała Żydów. Ci ludzie nie są w stanie zrozumieć, że krytyka Żydów atakujących Polaków, obciążających Polaków i mówiących, że Polacy są winni różnych nieszczęść tego narodu, to nie jest żaden antysemityzm, tylko wskazywanie na skrajny antypolonizm niektórych środowisk żydowskich. I to wskazywała Zofia Kossak-Szczucka również w swoich dziełach, ale przede wszystkim była chrześcijanką, która w czasie wojny apelowała szeroko o to, żebyśmy wszyscy pomagali ratować Żydów. I to robiliśmy na skalę niespotykaną w innych krajach. A Zofia Kossak-Szczucka była po prostu kobietą miłosierdzia, kobietą chrześcijaństwa, takiego głębokiego i rozumnego, które nakazywało jej ratowanie Żydów i to robiła. To nie była żadna antysemitka, tylko to była Polka, chrześcijanka, która widziała nieszczęście swoich braci żydowskich i pomagała im w tym nieszczęściu, pomimo tego, że groziła jej, tak jak wszystkim innym Polakom, kara śmierci w czasie II wojny światowej. Ci ludzie mylą prawdę z antysemityzmem. To, że wskazujemy na niektóre podłe zachowania niektórych przedstawicieli narodu żydowskiego, jak na przykład dzisiejszy minister spraw zagranicznych, który wypowiada o Polsce rzeczy nieprawdopodobne, to nie jest żaden antysemityzm, tylko wskazywanie na antypolonizm, z którym się nie godzimy. Z tym się nie godziła Zofia Kossak-Szczucka. Powtarzam, była to chrześcijanka, która wykazała się heroizmem w czasie II wojny światowej, a przede wszystkim była znakomitą pisarką, urodzoną w Kośminie na Lubelszczyźnie między Rykami a Rzeżynem. Jest tam most na S-17, jak państwo przejeżdżacie, który nazwaliśmy jej imieniem. Pod spodem jest rzeka Wieprz, po której są spływy kajakowe. Jest tam wielka tablica pokazująca jej historię, tej pisarki. Napisała między innymi książkę Błogosławiona wina, która pokazuje historię obrazu Matki Boskiej Kodeńskiej. Do Kodnia też zapraszamy, do województwa lubelskiego na Podlasie. Wspaniała pisarka, której dzieła muszą być w kanonie lektur szkolnych, bo tego potrzebuje polska młodzież i polskie dzieci. Nie antysemitka, chrześcijanka mówiąca prawdę. To, że ktoś mówi prawdę, to nie znaczy, że jest antysemitą, a to, że nie była antysemitą, pokazały jej heroiczne działania w czasie II wojny światowej, kiedy ratowała Żydów od zagłady. Żegota, Komitet Obrony Żydów. Warto wspomnieć, bo dzisiaj jest właśnie 79. rocznica opublikowania protestu. Tylko krótki cytat. Świat patrzy na te zbrodnie, mówi o Holokauście, straszliwszą niż wszystko, co widziały dzieje i milczy. Rzeź milionów bezbronnych ludzi dokonywa się wśród powszechnego, złowrogiego milczenia. Nie zabierają głosu Anglia ani Ameryka. Milczy nawet wpływowe międzynarodowe żydostwo, tak dawniej wyczulone na każdą krzywdę swoich. Milczą i Polacy. Ginący Żydzi otoczeni są przez samych umywających ręce Piłatów. Dziś wspominamy i ofiarę naszych współrodaków. Powstaje w Warszawie Muzeum Getta. Wspominamy tych, którzy nieśli pomoc w tych trudnych czasach, a za rok może pora na przypomnienie światu o postawie i proteście Zofii Kossak-Szczuckiej. To taki mój mały wniosek do pana ministra. Bardzo dobry wniosek, panie redaktorze, i to będziemy robić. Proszę zwrócić uwagę na ten fragment protestu, który pan redaktor przeczytał. Antysemitami wówczas to byli Anglicy, Amerykanie i międzynarodowe żydostwo, które wiedząc o wszystkim, bo przecież również Jan Karski o wszystkim powiedział, nie zrobili nic, po prostu nic, żeby pomóc Żydom ginącym w Polsce. Demokratyczny prezydent Stanów Zjednoczonych, Francis Delano Roosevelt, kiedy spotkał się z Janem Karskim, zadał mu pytanie o konie w Polsce. To go interesowało. A potem sprzedał nas w Jałcie, albo może już sprzedał wcześniej, kiedy się spotkał. Nieważne. Historia na pewno będzie bardzo ważnym elementem nauczania. Powiedzmy, jak zmienia się program szkoły, bo już za kilka tygodni dzieci wracają do szkół.
Program szkoły nie zmienia się w tym sensie, że podstawy programowe nie uległy zmianie, bo prace nad zmianą podstaw programowych trwają. Przypomnijmy, że przy przejściu do systemu 8 plus 4, systemu 6 plus 3 plus 3 zostały zmienione podstawy programowe i na bazie tych podstaw programowych jest realizowany program szkolny. W tym momencie mamy uczniów w klasie trzeciej szkół ponadpodstawowych, którzy realizują ten program, więc w przyszłym roku to będą ostatnie roczniki w tym programie. Powstają właśnie podręczniki do klasy czwartej szkół ponadpodstawowych według tego programu, ale mamy od 1 września dodatkowe zajęcia, z których skorzysta ponad 90%, 95% szkół. Dziś już ze 187 milionów złotych, jakie na ten cel wyasygnowaliśmy, około 140 milionów złotych już jest pożytkowane przez samorządy. Dzięki tym środkom dzieci i młodzież w każdej klasie, w każdej szkole będą miały dodatkowe zajęcia stacjonarne, żeby nadrobić zaległości z nauki zdalnej. Mamy również program, który będę ogłaszał jutro i o tym będą szczegóły jutro. Ten tak zwany fundusz Czarnka, przeciwko któremu protestowała opozycja, dzięki któremu dzieci i młodzież będą mogły masowo wyjeżdżać na wycieczki szkolne do muzeów, do miejsc kultury, do miejsc pamięci narodowej, do miejsc związanych z wybitnymi naszymi przodkami po to, żeby poznawać historię i poznawać Polskę i jej twórców, tej polskości, dzięki której dzisiaj żyjemy w wolnym kraju. W muzeach, które są już bardzo gęsto rozsiane po naszym kraju, mają wielki potencjał edukacyjny. To są te nowości, które wkraczają do szkoły od 1 września, które jutro będę również komunikował. Inne będzie komunikował pewnie pan premier niebawem. Będziemy więc czekać. Pytanie o to, co o protesty studentów. Właśnie zakończyły się egzaminy do szkół wyższych i pojawiły się w prasie protesty polskich absolwentów czy polskich liceów, którzy nie dostali się na studia, które chcieli, bo ich miejsce zajęli studenci, uczniowie z Ukrainy, którzy mieli lepsze wyniki. Chodziło po prostu o to, że polska matura jest przeliczana tak samo jak wynik zakończenia szkoły gdzieś tam w Tarnopolu czy innych miejscach Ukrainy. To wynika z naszych zobowiązań międzynarodowych i też nie chcielibyśmy, aby Polacy byli gorzej traktowani niż na przykład Niemcy, aplikując na uniwersytety niemieckie. To jako przykład tylko pokazuję. Natomiast rzeczywiście w tych strategicznych kierunkach, takich jak medycyna czy informatyka, to są kierunki, które mają kształcić nowych lekarzy, nowych informatyków, których potrzebujemy jak tlenu. Rzeczywiście są drogie, powinny być szczerze. Po pierwsze drogi, a po drugie rzeczywiście niezwykle ważne z punktu widzenia interesu społeczeństwa polskiego w najbliższej przyszłości. I tu rzeczywiście musimy zadbać o to, ażeby przyjmowani byli przede wszystkim ci, którzy zostaną następnie w Polsce i w Polsce będą pracować w polskich firmach, w polskich szpitalach, w polskiej służbie zdrowia. To jest nasz interes i na to będziemy musieli zwracać uwagę. Rozmawialiśmy o tym z studentami pierwszych lat szkoły, studiów wyższych tutaj polskimi. Pytali się, czy wrócą egzaminy wstępne na uczelnie. Na razie nie ma takiego pomysłu. Przypomnijmy, że w ramach autonomii uczelni to uczelnie decydują o tym, w jaki sposób rekrutacji przyjmują. Mogą wprowadzać egzaminy wewnętrzne. Tutaj nie ma żadnych przeszkód. Natomiast generalną zasadą jest oczywiście egzamin maturalny, który jest, można powiedzieć, ujednolicony w skali całego kraju i prowadzony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Taki system został przyjęty przed laty, już kilkanaście lat temu i on funkcjonuje. Natomiast co do samej rekrutacji, jeszcze raz powtarzam, po to właśnie na takim kierunku jak kierunek lekarski właśnie powstaje przepis, będzie głosowany w Sejmie wczesną jesienią tego roku, który uwalnia możliwość otwierania kierunków lekarskich na innych uczelniach niż medyczne, bo my potrzebujemy kilkudziesięciu tysięcy lekarzy w perspektywie następnych 10 lat, kilkudziesięciu tysięcy lekarzy więcej, aniżeli są w stanie wykształcić uczelnie medyczne. Dlatego będziemy otwierać kierunki lekarskie na innych uczelniach. Po to ten przepis tworzymy, żeby polscy studenci mogli dostawać się na studia w Polsce, a nie jeździć na Ukrainę do Lwowa czy Iwano-Frankowska. No i również w ten sam sposób będziemy przyjmować na informatyce. Potrzebujemy bardzo dużo informatyków i to ci ludzie, którzy chcą tutaj w Polsce pracować i zostać, a to są przede wszystkim Polacy, powinni mieć dostęp do tych studiów. To nie oznacza zamknięcia się na zagranicę, to nie oznacza jakiejś segregacji, to nie oznacza wypchnięcie obcokrajowców z polskiej uczelni. Nie, my zapraszamy również osoby z zewnątrz, z zagranicy do tego, żeby studiowały w Polsce. Natomiast musimy mieć na względzie również polski interes narodowy, interes społeczeństwa polskiego i w takich kierunkach strategicznych musimy stawiać na kształcenie Polaków w szczególności. No, ma pan jako minister wpływ na
system oceny polskich absolwentów szkół średnich, ale nie ma pan takiego wpływu ani informacji, jak wygląda ten system na Ukrainie. Po prostu przyjeżdża facet z cenzurką, czyli dziewczyna, i zostaje na podstawie tego przyjęta. Jak ta cenzurka powstała, skąd ona się, czy rzeczywiście ta szkoła średnia istnieje? To jest prawda, no ale dokładnie to samo mogliby powiedzieć Amerykanie czy Brytyjczycy o Polakach, którzy jadą na Oxford czy na inne uczelnie, powiedzą, no my nie wiemy, czy to jest rzeczywiście prawidłowe i właściwe, dlatego no, nie chcielibyśmy takiego traktowania również Polaków za granicą. Oczywiście to pokazuje jako dowód na to, że nie jestem przeciwko międzynarodowieniu i widzę również potrzebę kształcenia studentów z Ukrainy. Zwróćmy uwagę na to, że wielu z tych studentów z Ukrainy, wobec których był protest, to są również studenci polskiego pochodzenia obywatelstwa ukraińskiego. Nie możemy im zamykać drogi do studiowania w Polsce. Wielu Ukraińców w Polsce już mieszka, chce tu studiować i dobrze, niech studiują. Natomiast nie możemy dopuścić do sytuacji, w której nastąpi gdzieś przekroczenie granicy, w której stracimy z pola widzenia polski interes narodowy, zwłaszcza w tych kierunkach strategicznych. Na to będziemy zwracać uwagę, będziemy sprawdzać i sprawdzamy, jak działa ten algorytm finansowania studentów zagranicznych na polskich uczelniach. Bardzo ważną rzecz pan minister powiedział. No dzisiaj również wspominamy to, co dzieje się na Białorusi. Ludzi, którzy stamtąd uciekają, szukając wolnego życia. No i bardzo się cieszymy, że mamy taką możliwość zaoferować im gościnę, możliwość pracy, rozwijania się w Polsce. Tak. Jesteśmy wolnym krajem. Zapraszamy ich, dla nich też miejsca wystarczy. Minister Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Panie ministrze, dziękujemy bardzo. Dziękuję, kłaniam się państwu, dobrego dnia życzę. A państwa zapraszam teraz nasz sztandarowy program Potrójne Espresso. No i jak państwo myślicie, o czym będziemy rozmawiać?